Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Ale jednak zanim przejdziemy do filmu, do oglądania tego filmu, chciałbym tutaj poruszyć dwa tematy, a mianowicie temat wypraw na ryby za granicę, bo właśnie tego tematu dotyczy ten film. Film ten podzielony jest na kilka części. Montuję to na bieżąco. Dzięki Wam, karpiarzom, nie mam czasu na spokojne usiądnięcie przed komputerem i zmontowanie całości. Dlatego podzieliliśmy ten film na części. Będę montował na bieżąco. Za chwilę obejrzycie pierwszą część. Mamy już lipiec. Wyprawa do Włoch, bo właśnie byliśmy we Włoszech, wyprawa do Włoch była w maju. Tym razem byłem z Adamem oraz z prezesem, z moim ojcem. Temat właśnie wypraw za granicę. Byliśmy w ogóle z moimi przyjaciółmi różnymi, najlepszymi. Byłem za granicą na rybach już kilkanaście razy. Uzbierałoby się chyba parę tysięcy kilometrów przejechanych autem. Osobiście nie złapałem nigdy w życiu większego karpia jak 14 kg we Włoszech. Ale zawsze mnie coś tam ciągnie na te wody włoskie. Chcielibyśmy Wam pokazać w tym filmie może nie jak łapać rekordowe karpie, a właśnie a propos rekordowych karpi, to Adam pobił swój rekord życiowy właśnie na tej wyprawie majowej, ale o tym pewnie będzie w drugiej albo w trzeciej części. Jeździmy na te wyprawy, ponieważ można przeżyć niesamowitą przygodę, fajną wycieczkę, podziwiać przepiękne krajobrazy podczas jazdy chociażby samochodem przez Szwajcarię, przez Austrię, mega widoki, atmosfera we Włoszech niesamowita. Może na pierwszej wodzie, którą zobaczycie zaraz w pierwszej części, może nie do końca, ponieważ jest to woda prywatna i nie za duża, bo około 40 hektarów z tego co pamiętam. Natomiast w drugiej, w trzeciej czy tam w czwartej części cyklu z tego filmu, z tej wyprawy majowej zobaczycie przepiękną, dużą, dziką wodę, przepiękne krajobrazy u podnóża Alp. Jest to naprawdę mega frajda, mega wycieczka i mega przeżycie. Polecam wszystkim spróbować takiej wyprawy. Tak jak wspomniałem, nie po na siłę pojechanie tam po rekord życiowy, ale po to, żeby przeżyć coś pięknego. Podczas tych kilkunastu wypraw za granicę, które odbyłem, przeżyliśmy niesamowite przygody. Poczynając od upałów 35-stopniowych, kończywszy na połamanych namiotach, na mega wichurach. Wody, które bardzo dużo i nie tylko mnie, ale i moich kolegów nauczyły i pokory, i jakiegoś życia karpiowego. Dlatego postanowiliśmy z Adamem tą majową właśnie wyprawę pokazać Wam na materiale wideo, bo materiału wideo z tych wszystkich wypraw mamy dziesiątki nagrań różnego typu. Zdecydowaliśmy się Wam pokazać. Bardzo cieszy nas fakt, że bardzo dużo początkujących karpiarzy nas ogląda. Jest to takie dla nas fajne i motywujące do dalszej pracy. Do pracy nad kręceniem różnego typu materiałów wideo. Nie zawsze chcemy nagrywać wszystko, bo niekiedy dla nas jest to bardzo może takie normalne, to co niekiedy robimy nad wodą. I niekoniecznie to nagrywamy, ale czytając Wasze maile piszecie, żebyśmy nagrywali wszystko, ponieważ jest to dla Was pomocne i dużo się uczycie z naszych materiałów wideo. Także dzięki Wam za te maile i będziemy starać się, ja wiem, że zawsze mówimy, że będziemy się starać, ale nigdy na to nie ma czasu. W miarę możliwości będziemy chcieli Wam to wszystko pokazywać. Korzystając z okazji, że tutaj mnie oglądacie, chciałbym pozdrowić właśnie jednego z takich naszych fanów, Roberta Dobrzeniaka, za to, że właśnie ogląda nasze wszystkie filmy od A do Z. Bardzo dużo takich maili dostajemy, że wszystkie chłopaki, oglądamy wszystkie Wasze filmy, jesteście mega i w ogóle róbcie tak dalej. Dzięki Wam za te słowa wsparcia. Będziemy się starać robić to dalej. A teraz już zapraszam Was do oglądania pierwszej części z majowej wyprawy do Włoch. Kolejne niebawem. Jak znajdę chwilę czasu na montaż, postaram się na bieżąco montować kolejne odcinki. I do oglądania i do zobaczenia nad wodą gdzieś w Polsce, mam nadzieję. Na razie.
pegar. Você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tá com a Lápia. Jedziemy na konie! A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando. E uvaga! Zaraz będzie? Então fazer assim, ó. Para, para, bere, bere, bere. Para, para, para. Para, para, para. Bere, bere, bere. Para, para, para. Wojtek cały utwór będzie śpiewał, jak złowi 40. Obiecał, że zatańczy i zaśpiewa to od początku do końca. Będzie cały tydzień się słów uczył. Zobaczymy, trzymamy go za słowo. Wystarczy, żeby je 30 plus. To jest pendrive prezesa. Jedyna piosenka. Jedyna najlepsza piosenka na prezesa w pendrive'ie. Bo inne to części niebeny i takie tam. A cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando e só vai dar eu e você. A metal já se tunelou. Então fazer assim, ó. Bará, bará, bará. Bere, bere, bere. Bará, bará, bará. Bará, bará, bará. Bere, bere, bere. Bierę czy nie bierę? Bará, bere. Bere. 40 codziennie nie bierę. Uwaga, chciałbym w tym momencie nagrać zamotkę Polaków na włoskiej bramce. Jaką zamotkę? Ty zamknij to! Normalnie mamy pieniądze, płacimy, żadna zamotka. To pewien profesjonalizm, pełna profeska, nie wiem. To są drobne odliczone. Najszybszy przejazd teraz będzie. Przed nami właśnie Szwajcarzy, Włosi się motają. Niemcy się motają. Dziesięć, a nie 2:30. Introdurre il denaro o la tessera. Za mało. Nie no, wróciłem 3:10. Dobrze, poszli. Grazie. Automaty. Kurwa, grazie. Dobra, to ci wkładę. I tak to się właśnie robi
Polsce, znaczy we Włoszech, przez Polaków. Nie? A pełna profeska. 22 km zjeżdżamy. Całe szczęście, że ktoś tu opanowuje, ile trzeba na tych bramkach płacić. Ja ty sobie wiesz, kamerzysta forse wziął, potem zaczął pić. Znajdujemy się na pierwszej wodzie. Przyjechaliśmy wczoraj. Na szybko, późnym wieczorem się rozbiliśmy, bo już się robiło ciemno. Udało nam się wędki wyrzucić do wody, zarzucić. Dzisiaj na spokojnie, za chwilę weźmiemy się za robotę, o czym powiemy Wam później, za chwileczkę. Ale tak cofając się do tyłu, może Adam powiesz, co to za woda, czemu tu, znaczy czemu tu, jak tu się łowi i znaczy tego. I za parę dni, że będziemy na drugiej wodzie. Dobra. Dokładnie co i o co tu chodzi w tym wszystkim? Więc tego, jesteśmy we Włoszech przede wszystkim, od tego trzeba zacząć. Jest to woda, się nazywa Salasco, jest to woda prywatna. No, przepiękne ryby przede wszystkim tu pływają, to nas skłoniło do przyjazdu na tą wodę. Na tej wodzie też będzie organizowany zlot klubu Warmus Bites. Też między innymi dlatego, żeśmy przyjechali na tą wodę, żeby zobaczyć, jakie tu są warunki, jak tu się wędkuje, jak to wszystko logistycznie opanować. No, na razie nam się bardzo to podoba. Co do zasad. Dwie różne metody wędkowania zobaczycie. Pierwszą, tak jak tutaj właśnie na tym łowisku, typowo zrzutowa. Na tej wodzie nie wolno pływać, nie wolno sądować, nie wolno łowić z Nazigriga. No, w regulaminie mamy dosyć sporo obostrzeń z tego względu, że jest to woda prywatna. Pływa tutaj rekord Włoch, więc właściciele tej wody dbają o te ryby i no, trzeba się dostosować do ich zasad. Wiadomo, że troszeczkę to utrudnia nam, Polakom, wędkowanie. Ja na przykład jestem nauczony do wędkowania typowo z wywózki. No tu musiałem się specjalnie przygotować do tego, czyli zakup nowych wędek, kołowrotków typowo rzutowych. Czuję się troszeczkę nieswojo. Tak jak wczoraj rzucałem, no to troszeczkę musiałem potrenować wieczorem, szczególnie już po ciemku, to tak te rzuty wychodziły mi. Nie będę tego komentował. Na pewno zobaczycie kilka moich rzutów, to będziemy mogli troszeczkę się pośmiać. Mam nadzieję, że nie, że tutaj to będzie lepiej wyglądało. No ale właśnie, ta część filmu, którą teraz będziecie oglądać na tej wodzie, to jest część typowo rzutowa. Następny zbiornik no, jest dużo większy, tam będziemy wędkować z wywózki, no, ale o tym nie będziemy rozwodzić się teraz, będzie czas na późniejsze. No, teraz mamy już wszystko rozłożone, wszystko rozbite, namioty, no, czekamy na rybę, no, a w międzyczasie przygotowujemy całą zanętę, przygotujemy wszystkie pozostałe rzeczy do tego, żeby przygotować łowisko, bo na razie wędki są wrzucone tylko tak na, no, przed siebie, można powiedzieć. Tak? No jeszcze można powiedzieć, że mamy tutaj rezerwację na dwóch stanowisk. Stanowisko numer 9 i stanowisko numer 10. Prezes obławia stanowisko numer 9, czyli narożnik wody. My z Adamem na 10. Z tego, co się dowiedzieliśmy, trzeba tutaj wędkować, rzucać bardzo daleko, że ta ryba trzyma się środka łowiska, a żeby do środka się dorzucić, to jest około 150 metrów na oko w tej części. Bo tam jest szerzej na innych stanowiskach. No i tyle na razie na krótko. Zjemy sobie śniadanko, ogarniemy się na szybko i za chwilę, jak zaczniemy robić zanętę, będziemy się szykować do tego, żeby sobie tam przygotować łowiska, to Wam to wszystko postaramy się pokazać. Jeszcze uprzedzając pewnie zapytania, dlaczego ta ryba się trzyma na środku. No od właściciela wody dowiedzieliśmy się, zobaczyliśmy mapę, taką prowizoryczną mapkę batometryczną tego łowiska, gdzie właśnie na środku wody jest minimalne wypłycenie, minimalnie ta głębokość wychodzi do góry z 8 metrów na 6 metrów. No i tam są różnego rodzaju jakieś zawady, takie narysowane krzaczki, jakieś tego typu rzeczy. No nie wiemy tego, nie zbadaliśmy tego markerem. Powiem szczerze, że sam próbowałem do tego dorzucić markera, niestety mi się nie udało. Może dzisiaj tego będę próbował, to i tam się uda dorzucić, aczkolwiek jeżeli nie będę na siłę, to nie będę tego robił z tego względu, że zaufam tutaj właścicielowi, który pokazał nam tą mapę.
No i tak jak widzimy, większość tutaj osób no, wędkuje jednak na środku wody, no, ale nie umieszkamy na pewno też przybliżyć się i łapać bliżej, kombinować, tak? No czym powiem na pewno, że ja nie będę rzucał tak daleko jak wy, bo mimo że wziąłem germinę, trzy próby wczoraj zrobiłem. Ale złamie wszelkie zasady. I się okazuje, że germina jednak była dobra tam w latach 80. zeszłego wieku, a teraz no klapa, nie idzie. No ale mam taki narożnik fajny, cineczki trochę z boku. Daleko nie trzeba rzucać. Daleko nie trzeba rzucać. Tak to się mówi, spod palca, spod rączki ładnie poleci. Trzcinki tam jest takie ładne, drzewo zwalone, no spróbuję tam wędkować. Tyle na temat mojego stanowiska i mojego wędkowania. Germina odpada. Czekamy. Czekamy. Dobra, no to nie przedłużamy, bierzemy się za robotę. Wspomnieliśmy, będziemy karmić rakietą, bo mówimy z rzutu. Pokażę wam teraz, jaką strategię tutaj z Adamem objęliśmy. Adam tak samo będzie nęcił, tak samo będzie szykował całą zanętę jak ja, z tym, że różnią się tutaj nasze taktyki smakiem. Ja tutaj bardziej stawiam na ananasa, Adam na truskawkę krem. No i pokażę wam, jak to wygląda, jak to będzie wyglądać. Użyję do tego jako bazy. Kierowca jedzie, nasz znajomy codziennie tędy przyjeżdża tym tirem i trąbi. Nie znajomy, tylko znajomy, no stąd. użyję do tego właśnie tego miksu, który już wspomniałem na Facebooku o nim. To jest nowość w naszej firmie, na razie jest testowana. Wprowadzimy to mniej więcej za miesiąc, czyli jak pisałem, około 1 lipca wejdzie to na rynek. Jest to stick mix, tu akurat mam o smaku ananasa. Czyli to użyję jako bazy. Do tego dojdą, żeby wzbogacić troszeczkę ziarnami, do tego dojdzie kukurydza z puszki, dwie puszeczki. Bo dowiedzieliśmy się, że tutaj ryby lubują się bardziej w mniejszych, drobniejszych zanętach, przynętach. Nie łowi się tutaj karpi na duże kulki, stąd właśnie taka taktyka tutaj. Jest tutaj mało białorybu i nie boimy się łowić czy na sztuczną kukurydzę, czy podwieszaną, podpinaną kukurydzę, czy półkulki nawet, mały dambelsik. Tak tutaj się łowi ryby. Dosypiemy do tego wszystkiego, zaraz wam pokażę, troszeczkę kulek ananasowych. Konopia gotowana, Adam w międzyczasie przygotował konopię. No i zaleję jeszcze to wszystko likwidem ananasowym, też żeby to jak najmocniej intensywnie pachniało. Czy to jest dobra metoda, no to się okaże. Zaczynamy robić. Robimy całą porcję, czyli jako bazy użyjemy 3 kg miksu. Zalejemy to troszeczkę wodą. Będziemy karmić rakietą. Można też robić kule. Można robić kule zanętowe i karmić petem. Ale zauważyliśmy z Adamem, że jak się taką, może nie taką mocną, twardą kulę, ale jak się zrobi taką bombę kleistą, którą się włoży do spomba,
to leci to dalej niż kulapetem. Stąd taka właśnie decyzja, że karmimy rakietą, bo na tym łowisku liczą się odległości, na których trzeba zakarmić i postawić tam perfekcyjnie, punktowo w to miejsce zestawy. No tak właśnie będziemy robić. Będziemy wszystkie wędki zaznaczymy sobie odległość tutaj na drodze. Pozaznaczamy na klipsie. I w to miejsce będziemy się wrzucać punktowo. Czekam, bo jeszcze teraz tak to dodamy. To się zrobi bardziej kleiste. Niektórzy wylewają na trawę tą wodę, która jest w środku. Ale to jest właśnie bardzo dobre, żeby wlać tą wodę do naszej zanęty, która przesiąknięta jest aromatem kukurydzy i jest słodka do tego. Damy do tego troszkę konopi. Nie za dużo. Jak karpie wejdą w nasze łowisko, żeby nie miały darmowego jedzenia. Tak to zaczyna wyglądać. Fajnie się klei. Zobaczcie. Prawie gotowe do wkładania do rakiety. Jeszcze to wszystko zaleję. Pójdę, jeszcze muszę bardziej wymieszać, bo na dole widzę, że jest sucho. I dużo likwidu. Często pytacie się, na ile taki likwid starczy. Ja wszystkim odpowiadam, że taki jeden likwid wystarczy na całe pełne wiadro. Czy zanęty, czy kulek, czy jakiegoś peletu z ziarnem. Mam tu pół wiadra. Wlewam pół likwidu. Chcę, żeby to bardzo mocno wszystko pachniało. Nie wiem, czy Adam czujesz ten zapach. Jak nie czuję, jak czuję. Szkoda, że kamera tego na filmie nie oddaje. No i tak przygotowaną zanętę poślę w moje wytypowane miejsce. Teraz poproszę prezesa, żeby mi pomógł nakładać, bo o wiele lepiej i sprawniej to idzie, jak karmienie rakietą zajmują się dwie osoby. Jedna tylko wykonuje rzuty i zwija rakietę, druga osoba nakłada zanętę do spomba. I tak samo przy pecie. Tak samo przy pecie. Prezes, karmimy? Jakiś nowy pan ten Wojtek? Nie, powiem ci rękawiczkę tego palca Foxa sobie kupiłem. Zresztą ja też. Ostatnio. I oddałem 3 rzuty. Niestety, ale się już przeciął ten materiał, który miał mnie chronić przed raną na palcu. Muszę sobie wzmocnić go. Wzmocnić taśmą izolacyjną, bo... No. Czy jednak końcówki bez skóry nie dają rady. Najlepsze są rękawiczki chyba, takie wiesz... Skórzane. Skórzane. Ale te takie, wiesz, nie takie grube, tylko takie... No skórzane. No.
nagrania. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście obrotów korbką. Nie wiem ile tych. Cyk, cyk, cyk i poszło. Szykuję sobie obiad. Zadowolony zajebiście. Leci muzyczka, jest gorąco. W Polsce podobno jest zimno, a tu jest temperatura taka, że szkoda gadać. Siedzimy sobie i robimy sobie jedzonko. I czekamy na konia, który mam nadzieję dzisiaj w nocy nam weźmie. Znaczy któremuś z nas. I tak trzymać, Wojtek. Mamy polędwiczki z kurczaka panierowane z Biedronki polskiej, gotowe, tylko trzeba mieć lodóweczkę ze sobą, żeby je na rybach mieć. My takową mamy. Proszę zobaczyć, co mamy w środku. Dużo jedzenia, wszystko schłodzone, mimo że temperatura wysoka, my mamy zawsze zimne. Lodówka się zamyka i jeszcze mamy coś takiego. Jest obiad teraz. Panie Adamie, proszę nie odchodzić. Tu mamy super kucharza. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Bara bara bara. Bere bere bere. Bara bara bara. Bere bere bere. Bere bere bere. Nam dzisiaj bere. To jest nasza piosenka przewodnia tego wyjazdu. Polędwiczki dochodzą. Nie wiem, czujesz, że w ogóle jest parno tak. Jest tak parno, że masakra. Ja czuję taką wilgoć w powietrzu, że stamtąd jak te chmury przyjdą, to będzie kurwa tę pompę jeszcze przed godziną 22. Będę holował konia, kurwa, 40 kg.
w porze deszczowej. A potem nastąpiła cisza.